wrażenia po spotkaniu drugiego trenera rekordu, Andrzej Buciola. Dobre zawody w wykonaniu Bielszczan? No, myślę, że pierwsza połowa załatwiła meczu. Czyli no, druga połowa była tylko kwestia rozegrania meczu. Szkoda, że straciliśmy takie bramki, bo akurat moim zdaniem troszkę luzu to graliśmy i czasem szukamy sami samobójstwo. Ale no, myślę, że wynik sam mówi, czyli no. Co cieszy, przynajmniej przez większą część tego spotkania w ogóle nie było widać po rekordzistach zmęczenia środową konfrontacją w Pucharze Polski. Chłopaki czują się dobrze, wyglądają dobrze, czyli no, na razie no to no cieszymy się o tej wytrzymałości fizycznej, tak. Mam nadzieję, że idziemy dalej, bo normalnie spada kiedy trzeba. Czyli od kiedy mamy, to cieszymy się i trzymamy kciuki, że dalej wytrzymamy. Kamil Surgniak. Przejęcie piłki? No do... Jest okazja strzelać. Yeah! Od początku do końca Kamil Surgniak solidnie zapracował na tego gola. Trener zespołu gości chojnickich Red Devils Jakub Mączkowski. Panie trenerze, założenia, a wykonanie i realizacja, efekt końcowy. No tak jak wynik na tablicy wskazuje, niestety nasze założenia, jeśli chodzi szczególnie o pierwszą połowę, legły w gruzach. No nie dojechaliśmy na pierwszą połowę, rekord skrzętnie to wykorzystał, każde nasze potknięcie, no i już bardzo ciężko było się podnieść, ale jeśli chodzi o pozytywy, to cieszę się, że zespół jeszcze potrafi w drugiej połowie podjąć walkę. Zagrali też młodzi zawodnicy, no będziemy szukali punktów w innych meczach. To niewątpliwie pozytywny aspekt tego spotkania, natomiast wracając do tej nieszczęsnej dla Was pierwszej części. Czy Państwo podopieczni nie zagrali zbyt pasywnie w defensywie? Ja myślę, że zagrali zbyt bojaźliwie. Przestraszyli się chyba nazwy rekord, bo strasznie szybko pozbywali się piłki i nie potrafili zachować zimnej krwi w sytuacjach bramkowych dla nas. Dzięki serdecznie za rozmowę i powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję bardzo. Mecz rekordu z Red Devils Chojnice widziany trochę z ławki i trochę z bramki przez Bartłomieja Nawrata. Pierwsza połowa może nie taka jak powinna być, ale w miarę dobra w naszym wykonaniu. Druga wydaje mi się, że trochę słabsza, aczkolwiek strzeliliśmy prawie tyle samo bramek, ale popełniliśmy trochę więcej błędów w obronie, dlatego mówię, że ta druga połowa była trochę słabsza. Aczkolwiek cieszymy się, 3 punkty, wygrany mecz dopisujemy i jedziemy dalej. A co wytknąłbyś kolegom w pierwszej części spotkania, bo co w drugiej to się mogę domyślić? Znaczy myślę, że mogliśmy trochę szybciej jeszcze grać, jednak graliśmy trochę tak, można powiedzieć, nie do końca na swoim wysokim poziomie. Był to dobry poziom, ale nie bardzo dobry. Myślę, że można było trochę szybciej tą piłką grać, ale oczywiście nie ujmuję chłopakom, strzelili dzisiaj 9 bramek, także cieszymy się z tego. Bardzo dobry poziom będzie w sobotę w Gdańsku? Mam nadzieję. Zawsze, z tego co pamiętam, zawsze tam były ciężkie mecze. Szczególnie gdzie, pamiętam w tamtym roku bodajże wygrywaliśmy 3-0, potem był nagle wynik 3-3, także z tego co dobrze pamiętam, także nie jest tam łatwy teren. Wiemy to, będziemy na pewno na 100% czy na 150% skoncentrowani i też jedziemy tam po 3 punkty. Jak pokazały końcowe minuty spotkania, siły były. Czy na początku zatem zabrakło wiary? Powiem tak, że mnie wydaje się, że bardziej już rekord pokładał wszystko sił w pierwszej połowie. To zacytowała taką sytuację, że w drugiej połowie po prostu zaczęli wypuszczać, powiedzmy, zawodników, którzy mniej grali w pierwszej połowie. I to się zadecydowało, że na tle ich my troszkę wyglądaliśmy lepiej, powiedzmy tak. Jakie było wasze założenie na ten mecz? Przegrać jak najniżej? Nie, powiedzmy tak, założenie było inne niż wyszło to, powiedzmy, w pierwszych 10 minutach. Założenie było takie, żeby grać lepiej z tyłu, jakby na zero i nie stracić szybko bramki, co pokazało, że nam to nie udało się. Michał Marek? Ale strzałka Michała Marka! Doczekał się! Dla takich goli warto odwiedzać startową, warto oglądać mecze z udziałem rekordu. Miło widzieć w prywatnych okolicznościach przyrody, a w dawnym, dobrze sobie znanym obiekcie przy Startowej 13 Damiana Hilbrychta. Jak wrażenia po spotkaniu Bielszczan z Red Devils?
No wrażenia bardzo dobrze. Cieszy przede wszystkim wygrana chłopaków. Zdecydowanie zasłużona i w takich wysokich rozmiarach to też również cieszy. I gra przede wszystkim była bardzo dobra i fajnie to wyglądało. A jak tam futbolowe życie u pierwszoligowca? Bardzo dobrze. Powoli do przodu, ciężka praca i myślę, że przynosi to efekty. Minutka do minutki, kiedyś jakaś bramaczka może? Na pewno będę się starał o jak najlepsze wyniki i żeby strzelić wreszcie jakąś bramkę. Kiedy kolejna planowana wizyta przy startowej 13? Myślę, że następna wizyta będzie na meczu już naszych trzecioligowców na trawie z Gorzowem Wielkopolskim. Dzięki serdecznie. Dziękuję.